Postanowiłeś nie zjawić się na finale. Dlaczego? Jest wiele aspektów. Jest bardzo wiele aspektów. Jednym z głównych aspektów jest wbrew temu, co ludzie pomyślą, jest szacunek dla rodziny Agaty. A rodzina Agaty przyjęła mnie w sposób naprawdę taki, któremu każdemu życzę, żeby przyjęli obcą osobę jakby do swojego otoczenia. I wiedziałem, że na tym finale, znając zachowania, wybuchowość Agaty i znając jakby no, sytuacje, które miały tutaj miejsce, nie jedna, nie dwie, tych sytuacji było naprawdę bardzo, bardzo wiele. Stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie w tamtym momencie, zaznaczam, będzie po prostu oszczędzenie rodzinie i oszczędzenie wszystkim dookoła znajomym kolejnych sytuacji stresowych, wybuchowych, czy reagowania w sposób taki, a nie inny. Także to był jeden z aspektów. Drugim aspektem było to i myślę, że zaskoczę tutaj wszystkich, łącznie z tobą, było to, czego dowiedziałem się od, nie powiem imienia i nazwiska, natomiast no, i był to ktoś z bliskiego otoczenia Agaty albo też z rodziny. Dowiedziałem się na samym początku, iż Agata założyła grupę na jednym z portali, w którym jasno powiedziała i zadeklarowała, że to nie ma najmniejszego sensu i że to się nie uda i choćbym, nie powiem teraz brzydko, co nie robił, to i tak nie ma to żadnego sensu. Dlatego też obstawiam, że zachowania, które były Agaty, ta, nie wiem, oziębłość, ten chłód, później ta frustracja w dużym stopniu właśnie chyba z tego wynikała, że ona od samego początku założyła, że to po prostu nie ma sensu. I z mojej strony to było tak, że ja od samego początku założyłem sobie, że nie będę nastawiał się w żaden kierunku, ani do przodu, ani do tyłu. Od samego początku przez pierwszy okres czasu robiłem wszystko, żeby jak najbardziej gdzieś zbliżyć się, choćby polubić się z Agatą, tak to nazwijmy. Niestety przez ten czas Agata robiła wszystko, żebym po prostu nie chciał się do niej odzywać, żebym nie chciał z nią rozmawiać i żeby tego kontaktu nie było. I ostatnie zachowanie Agaty w samochodzie, które odbiło się bardzo wielkim echem i w sieci, i wszędzie, gdzie ja szczerze mówiąc byłem zszokowany, że to poszło w takim kierunku, ale to nieistotne. Ostatnie zachowanie Agaty było wynikiem, a właściwie moja reakcja na jej zachowanie, czyli milczenie, bycie jakby totalnie na nie, było tak naprawdę spowodowane tym, że Agata na siłę, tak bym to nazwał, albo jak to ona sama powiedziała, bo przecież ekspertka mi kazała, więc się pytam, więc się interesuję, więc robię pewne rzeczy, doprowadziło do tego, że uznałem, że pytanie o drugą osobę, poznawanie drugiej osoby, interesowanie się nagle, ni stąd, ni zowąd moim synem, było tylko i wyłącznie wynikiem tego, że jak to powiedziała Agata zresztą otwarcie, eksperci jej kazali, żeby się pytała, żeby interesowała. Dlatego też wtedy nastąpiła taka już blokada, że nie miałem ochoty rozmawiać ani o tym, co lubię, czego nie lubię, co robię, jak robię, gdzie byłem, co się tyczy mojego syna, tym bardziej. No a to spowodowało z kolei reakcję, jaką wszyscy widzieliśmy.